Witam wszystkich. Część z was pytała mnie, dlaczego nic nie wstawiam, żebym coś nagrał. No to nagrywam, powiedzmy, takiego vloga, co się u mnie dzieje aktualnie. No za dużo się nie zmienia. O, proszę, jak nowa chłodnica, gównowarta, stara trzymała tyle lat, a tutaj 2 lata i gówno takie, no co to, nowe części to buble. No co tu powiedzieć, no stodoła się, powiedzmy, adaptuje na bydło opasowe. Tutaj właśnie montujemy wywietrzniki. No okna są teraz wstawione, jeszcze trzeba tam, wiadomo, dokończyć. Parapety porobić, tam obtynkować. Tutaj byczki się chowają. Nasianie. Gdzieś nie posiadamy żadnej prasy ani nic, więc siano kiszonki na razie no nie ma jak po prostu robić, no ale powiedzmy, że lepsze kulinarnie będzie to mięso. Tutaj duże są, obecnie są na okulniku. No poideł nie ma na razie, nie wiem czy będą. No na razie, jak widać, tutaj wężem są pojone. Te są mniejsze. No tutaj kombajn na razie stoi. Tam jest zboże na piwnicy, bo tu piwnica też jest. Jeszcze pokażę wam nowy nabytek zeszłoroczny. W zasadzie miałem nagrać film z nowego nabytku. Właśnie oto i on. Miałem nawet taki scenariusz dosyć ciekawy, no ale nie wyszło, nie było czasu, nie było nawet sprzętu, żeby to nagrać. Telefon mi się popsuł. No 30 jak 30, no ale lubię ten ciągnik. Polubiłem go, jak tylko go kupiliśmy. No fajny ciągnik. Co tu dużo o nim powiedzieć. Jaka 30 jest, każdy widzi. Z ładowaczem. No i tu są duże byki. One jeszcze mają czas, żeby podrosnąć. Tu jest ich poidło, że tak powiem. Też sianem są karmione. Niedługo będzie kukurydza. Nie? Wcześniej była kukurydza, w tym roku ścięta, bo... A mi się łapa trzęsie. Wcześniej była kukurydza ścięta w tym roku, bo sucho u nas. Bardzo sucho, także musiała być wcześniej ścięta. No i tak sobie tutaj na okulniku żyją. Wszyscy mówią, że rozpierdolą ten okulnik, bo słabo wygląda. No nie wiem, w sumie też tak sądziłem, no jeszcze nie rozpierdoliły. No ale to akurat patent mojego taty, także w razie czego to co złego to nie ja. No i tak 30 sobie wygląda, prawda? Siedzenie jest dobre. Ja tam lubię to siedzenie, takie wygodne. No i co tu dużo powiedzieć. Pryzma z kukurydzy w tym roku wygląda następująco. To w sumie zaraz się tam przeniesiemy. No i tak też ona wygląda. No trochę jest, no. Powinna wystarczyć. Słomy w tym roku, no. Z zeszłego roku jeszcze dużo zostało. Także słomy powinno wystarczyć. Tu jest siano. Tegoroczne. Akurat siano to w miarę było tego siana z pierwszego pokosu, bo no wiosna była mokra. Dopiero potem przyszła taka susza drastyczna. No tu jest reszta siana. Siano jest też z trawy siewnej, czyli nie typowo z runi łąkowej, tylko z uprawy polowej. Była trawa na siew. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i w zasadzie takim dodatkiem to, co pozostało z tego, to była właśnie ta trawa. No i tak to wszystko wygląda, no. Szału nie ma, no ale coś trzeba robić w tym życiu, nie? No dobra, to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia.
Może jeszcze coś nagram. Zobaczymy. Także pozdrawiam.